Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy na ślęży. Jeszcze nie jesteśmy, wchodzimy razem z całą rodzinką i z wózkiem, który nie do końca jest nam potrzebny. Lepiej byłoby wziąć dzieci na ręce. Moi drodzy, ślęża, miejsce mocy. Teraz w najbliższym czasie zajmę się tematyką właśnie miejsc mocy w Polsce, czyli energetyczne miejsca, które wpływają w bardzo dobry sposób na nasze samopoczucie, dodawają nam energii, ładujemy w takich miejscach baterie. Jest kilka takich miejsc właśnie w Polsce, między innymi Jasna Góra, na której byłem już od razu po powrocie. Nagrałem filmik, ale jak go obejrzałem, to stwierdziłem, że jednak go nie wrzucę, bo byłem chyba jeszcze zmęczony lotem. Ale w środę jedziemy jeszcze raz na zabieg właśnie z Marysią do Częstochowy, więc nagram jeszcze raz ten odcinek tam, nie będzie żadnego problemu. A dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy na polskim Olimpie, na górze, która ma bardzo bogatą historię. Między innymi plemiona, które żyły na tych ziemiach wcześniej, odwiedzały ten masyw właśnie, aby patrzeć na różne ziemie, które są, były widoczne właśnie z góry Ślęża, tak? Oczywiście bardzo związana góra z kulturą słowiańską, z naturą, z właśnie Słowianami i starszymi ludami, które na tych terenach zamieszkiwały, urzędowały. Jest to miejsce magiczne. Warto w to miejsce przynieść swoje jakieś intencje, jakieś prośby, jakieś, gdy w naszym życiu dzieje się coś ważnego, warto przyjechać tutaj na Ślęże, przespacerować się góra dół i na pewno jakieś pomysły i rozwiązania zostaną nam podsunięte, tak? To idę na chwilę na bok sobie odejść, ale bardzo jest bagno. Także, moi drodzy, wrzucę dzisiaj taki luźniejszy odcinek właśnie z całej wyprawy, ze szczytu. I będzie taki większy cykl, po prostu kilka filmów wrzucę właśnie o miejscach mocy w Polsce, o energiach, które po prostu w tych miejscach były wykorzystywane po prostu do podnoszenia swoich wibracji, do zwiększania swojej wewnętrznej, ukrytej mocy, tak? Możecie sobie poczytać różne historie wielu ludzi, którzy po przybyciu w to miejsce doznawali różnego rodzaju, nie wiem, objawień, wizji, połączyli się z naturą. Także są to miejsca, które dają takiego jakby energetycznego kopa. Ładujemy sobie właśnie swoje ziemskie baterie i dzięki temu możemy dalej w swoim życiu po prostu rozwiązywać problemy i działać w lepszych wibracjach. Do następnego razu, moi drodzy, za jakieś 5-10 minut, może jak wejdziemy gdzieś bliżej, będzie jakiś punkt widokowy, to coś jeszcze wrzucę. Pozdrawiam serdecznie, do później. Moi drodzy, jest to wspaniałe miejsce. Dodatkowo trafiliśmy jeszcze na piękną pogodę, tak? 20 parę stopni, chłodny wiaterek. Naprawdę aż inaczej się oddycha, inaczej się myśli. Całe nastawienie do życia po prostu jest w zupełnie innych barwach, kontrastach, kolorach. Można sobie przemyśleć swoje życie, tak jak wspominałem, jeżeli mamy jakiś problem, nad czymś się zastanawiamy, poszukamy jakiejś odpowiedzi, warto naprawdę przyjechać tutaj z intencją uzyskania tej odpowiedzi. Warto naładować się przed jakimś ważnym wyjazdem. Warto przyjechać tu przed każdą sytuacją, która wywołuje w nas... Zejdź na bok! Która wywołuje w nas jakiś stres. Bo pan szybko na rowerze jechał. Warto przyjechać tutaj w każdej sytuacji, przed każdym jakimś ważniejszym wydarzeniem w naszym życiu, aby się wyciszyć, bo tak jak mówię, gdy jesteśmy wyciszeni, to nie docierają do nas te zbędne, śmieciowe informacje, którymi jesteśmy każdego dnia bombardowani. Jesteśmy w stanie się tu wyciszyć, spędzić trochę czasu na łonie natury i możemy spojrzeć na niektóre rzeczy z zupełnie innej perspektywy, dzięki czemu będziemy mieli taki wgląd w sytuację właśnie z perspektywy obserwatora, a nie z perspektywy osoby, która ciągle gdzieś coś działa, zmienia i przestawia. Także idziemy dalej na górę. Do zobaczenia później. Odszedłem trochę na bok, bo nie mogę się skupić, jak ktoś cały czas chodzi i gada. Jesteśmy już na punkcie 5 z 6 na Ślęży. Ja wcześniej nigdy też nie byłem tutaj. Zajazd ogólnie jest, jak nie wiem, ponieważ wzięliśmy sobie wózek, bo stwierdziliśmy, że będzie łatwiej. Czytałem tam jakiś post z 2013 roku. No i oczywiście tutaj idziemy żółtym szlakiem, że jest najlepsze wejście, aby podjechać
wózkiem, ale ogólnie ze swojego doświadczenia teraz to co widzę, to nie polecam brać wózka, ponieważ jest to kłopot po prostu. Są tu już takie większe kamyki. Są tu już jakieś takie większe kamyki. Odejdę tu trochę w bok. Są takie większe kamyki już i po prostu jest mega niewygodnie, tak? Dzieciaki, Hancia ma 4 lata, Marysia 1,5 roku. Myśleliśmy, że coś będzie spoko, ale na szlak pomarańczowy, żółty, przepraszam, nie polecam brać w ogóle wózka, ponieważ jest ciężej i nie jest pomocny. Lepiej dzieciaki wziąć, trochę spacerują, trochę na ręce i to jest lepsza opcja. No i tak jak mówię, mimo zmęczenia, cały czas uśmiech na twarzy, cały czas pogoda ducha, cały czas czuję, że te bateryjki się właśnie ładują. Jest bardzo, mówię, rzeźka, fajna pogoda. Nie za ciepło, nie za zimno. Fajny wiatr. Może będzie słychać jakiś szum. Także moi drodzy, idziemy na ostatni etap, na punkt 6, na szczyt. No i myślę, że jakieś 15-20 minut max będziemy na górze i wrzucę jeszcze jakieś krótkie podsumowanie. Pozdrawiam i do później. A więc moi drodzy, godzina 30. Udało się całej czwórce wejść na górę. Tam siedzi ekipa właśnie na dole z wózkiem. Widać dwójka dzieci i moja Patrysia. Także myślę, czas nie najgorszy. Bardzo piękna pogoda. Nie ma naprawdę na co narzekać. Ja wcześniej nigdy na Ślęży, tak jak mówiłem, nie byłem. Wspaniałe miejsce mocy, oczywiście ładowanie, uziemianie, wszystko w bardzo wysokowibracyjnych, proszę Państwa, klimatach. Więc polecam każdemu takie właśnie odosobnione miejsce, jeżeli macie coś do przemyślenia, macie jakieś swoje sprawy do rozwiązania. Wyciszenie jest jak najbardziej wskazane, ponieważ wtedy, tak jak mówiłem, możemy poczuć swoje myśli, możemy usłyszeć swój wewnętrzny głos, możemy się zjednoczyć. Nasze ciało, dusza i umysł mogą stać się jednością, mogą po prostu działać tak, aby po prostu tak, abyśmy mogli uzyskać najkorzystniejsze po prostu efekty w naszym życiu, moi drodzy. I jeszcze naszła mnie taka refleksja, jeszcze tutaj po powrocie do Polski. Już przed powrotem postanowiłem sobie to, że ja po przyjeździe tutaj nie mam ochoty dalej tam, wiecie, tłumaczyć komuś czegoś, walczyć albo tłumaczyć dlaczego tak myślę, a nie inaczej, tak? I postanowiłem sobie, że nie mam zamiaru przebywać w miejscach, gdzie nie będę ja się czuł dobrze, gdzie będę po prostu energetycznie zjadany, gdzie będę po prostu jakby wykorzystywany, gdzie będę czuł się źle, tak? I tak samo to tyczy się ludzi, którymi będę się otaczał. Też nie mam zamiaru spędzać czasu z osobami, które po prostu doszukują się samych problemów, widzą świat w negatywnych barwach i nie widzą nic poza taką szarą codziennością, jak praca, dom. Uczepili się tego i po prostu całą energię w to pakują i to jest takie smutne troszeczkę, tak? Dlatego ja postanowiłem sobie po powrocie, jak wróciłem tutaj do Polski, że wszystkie negatywne miejsca, wszystkie negatywne osoby odcinam po prostu, kontakt do zera, aby skupić się na sobie, aby rozwijać siebie, aby nie rozpraszać swojej energii, tak? No bo czasem jest to bardzo potrzebne, aby człowiek posiedział sam ze sobą, przegrupował swoje priorytety, przegrupował swoje działanie z ostatnich tygodni, lat, miesięcy i zastanowił się, czy to wszystko zmierza właśnie w dobrym kierunku, tak? No bo jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi, a w kółko tkwimy w tym samym schemacie, to nie ma to sensu. No, także ja dzisiaj kończę. Bardzo przyjemny dzień, tak na spontanie to po prostu wyszło. Już myślałem, aby jechać w inne miejsce, jednak mówię, dawaj, jedziemy na Ślęże, zobaczymy, tak? I całą rodzinką wybraliśmy się, jest to nasza pierwsza w ogóle wyprawa w góry, o ile tak można powiedzieć.
Zabraliśmy wózek, to jest katorgą, słuchajcie, nie bierzcie w ogóle wózka, bo to jest katorga na ten żółty szlak. Lepiej dzieci wziąć na ręce, na barana, na cokolwiek, bo tak to nie dość, że niosą dzieci, to jeszcze targałem wózek za sobą. Więc moi drodzy, skupiajmy się na rzeczach, których chcemy doświadczać więcej, na rzeczach, które nas cieszą, sprawiają, że się ci uśmiechamy, sprawiają, że po prostu jesteśmy pełni radości, entuzjazmu, gdy czujemy się dobrze, gdy jesteśmy spójni, gdy każde nasze działanie jest spójne, jest wynikową poprzednich właśnie działań i wszystko idzie płynnie, płyniemy na takim flow. Jeżeli znajdziecie się w takim jakby nurcie, to doskonale będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Czasem oczywiście można się wybić z tego, tak? No ale to chodzi o to, żeby właśnie jak najdłużej przebywać na tych wysokich wibracjach, a gdy czujemy, że spadamy, to każdy ma tam jakieś swoje sposoby, żeby z powrotem wrócić na te wysokie wibracje. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego dnia. Życzę Wam wspaniałych chwil, bo pogoda nas będzie teraz rozpieszczać przez najbliższy tydzień, z tego co patrzyłem. Także wszystkiego dobrego i do następnego razu, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.